O Jezus, co to? Ja pierdolę, by coś tu przyfunęło. Ty, na komendę! Na komendę! Robot się przewrócił. Witam was na kolejnym odcinku, drodzy widzowie. Dzisiaj sprawdzimy, czy coś jest do mnie przywiązane, czy coś egzystuje w pokoju, który znajduje się w jednym z pałaców, ale dzisiaj bym chciał się skupić na tym, czy coś jest do mnie przywiązane. Bardzo mnie ciekawi ta kwestia, ale skupimy się też, mówię, no zobaczymy jakie będą odpowiedzi. A więc ja odpalam GhostTube'a, odpalam K2, GhostTube, telefon mój jest w trybie samolotowym, więc K2 nie będzie jakby widziała tam jakieś tam wiadomości z internetu, powiadomienia, bo wiecie, K2 takie rzeczy łapie, więc trzeba to mieć, kochani, na uwadze. No i zobaczymy, czy coś z dzisiejszej nocy się ze mną skomunikuje. Sam jestem ciekaw. Jak wiecie, na moich ostatnich odcinkach można odnieść wrażenie, że czasem że to nie jest istota związana z danym pokojem, tylko że podąża za mną. Możemy odnieść takie wrażenie. Dzisiaj sprawdzimy, jak to będzie. Czy będzie znów coś się konkretnego działo. Użyjemy oczywiście robota Pixela później. No i zobaczymy. No najpierw zobaczę, czy jakieś będą odczyty, więc zaczynajmy. Czy słyszy mnie ktoś dzisiejszej nocy? Jesteś tutaj? Pokaż się. Co to jest? Co to jest? Postawiłem takie urządzenie. Jak widzisz, możesz wybierać słowa i odpowiadać mi na pytania, mówić coś do mnie. Kim jesteś? Gdzie jesteśmy? Właśnie, co to jest, gdzie jesteśmy? Nawet sam nie wiem. Nie wiesz, gdzie jesteśmy? Co to jest? Jesteś w pałacu. Przerażenie. Jesteś przerażony? Kim jesteś? Gdy. Spokojnie. Powiedz mi. Jak masz na imię? Ja mam na imię Łukasz, a ty? Przerażenie. Możesz usiąść? Zapraszam, jest wolne miejsce. Coś słyszałem? Jakieś uderzenie gdzieś? Gdy. Łódź. Gdzie jesteśmy? Gdzie jesteśmy?
Słyszę jakieś uderzenia. Nie czuję się za dobrze. Co to? Coś z tych drzwi. Gdy? Możesz dać głośniejszy znak? Uderzyć w coś? To ciebie tam słyszę? Przerażenie. Przerażenie. Nie jestem pewien, czy tu nadal jesteś. Musisz dać konkretny znak. Cmentarz. Co to kurwa było? Cmentarz. Przerażenie. Znów te przerażenie. Możesz coś przewrócić. Śmiało. Co to? Słyszę jakiś... Czy jesteś przyjacielem? Jeżeli jesteś człowiekiem, to tak. Jak? Przynajmniej Ilona? Co tutaj robisz? Co masz na myśli, mówiąc przerażenie? Tyczy się to mnie czy ciebie? O Jezus, co to? Ja p***a, jakby coś tu przyfrunęło. Ja p***a. Odejdź. Ja p***a. Ale wizja. Holy shit. Ja pierdolę. Wow. Chyba o to chodziło. O Jezu, nie. Jezus Mario, musiałem aż światło zapalić, nie wiem, ale aż poczułem, jakby normalnie coś na mnie, cholera, to było mocne, to było bardzo mocne. Musiałem latarkę zapalić.
Nagle taki podmuch. Podmuch wiatru był przez cały korytarz. Było takie mocne, normalnie, nie wiem, miałem wizję tej lewitującej kobiety. Jakby lewitowała i miała nogi tak jakby ku górze i w moją stronę leciała. Po prostu miałem taką wizję, nie? To był taki obraz w mojej głowie, to było porąbane. A cały czas rzucało przerażenie. Nie ma teraz tego słowa. Przeraziłem się. Już nie pada to, a padało w kółko. Ghost Tube cały czas chodzi. Ale to było poryte. Nie pada teraz to. Możesz sterować tym urządzeniem, które tu postawiłem. Jak widzisz, mój przyjaciel reaguje na gesty. Możesz mu wskazać kierunek, gdzie stoisz, gdzie ma się udać. Wystarczy, że wskażesz mu drogę przed jego oczami. Dobra, piksel odpalony. Zobaczymy. Miernik w ręce. Zobaczymy, czy coś uda się zarejestrować. Dobra, drugi raz postawiłem robota. Dziwnie zaczął się zachowywać, trochę do przodu, trochę do tyłu. Bardziej gwałtowne, takie, on jak statycznie stoi, to delikatne ruchy. Przewrócił się drugi raz wcześniej niż za pierwszym razem, więc co potwierdza, że coś przewróciło tego robota. Nie wiem. Dziwnie się zachowuje Pixel, bardzo dziwnie. Ostatni raz włączam to urządzenie. Jeżeli tak bardzo go nie lubisz, przewróć go natychmiast. Przewróć go natychmiast. Potrafisz to zrobić?
tym momencie. Ja pierdolę. Ty! Na komendę! Na komendę! Robot się przewrócił. Od razu na moją komendę. Co jest? Ja... Ty, ja no nie wierzę. No... Zaniemówiłem. Kurwa, zaniemówiłem. Coś tam stoi, to przewróciło. Nie. Trzeci raz przewrócił coś robota. To nie jest, zobaczcie, co się stało za trzecim razem. Na komendę. Co jest? Już tu nikogo, tu nic nie ma. Kto tu stoi? Kim jesteś? Skoro potrafisz przewrócić tego robota, możesz przewrócić tą kamerę? Poruszyć czymś? Tą latarką? Delikatnie, chociaż. Albo to jakiś, nie wiem, poryty zbieg okoliczności, ale... Czy, no, zbieg okoliczności. Liczę na to, że coś jeszcze się tu porusza, ale w jakiś sposób piksel bardzo, bardzo irytuje duchy i potrafią na niego wpływać, potrafią nim poruszać, potrafią dzięki jego sensorom, ale przewracać go czemu? On jest łatwy do przewrócenia w tym sęk. W sensie takim, że nie trzeba aż tyle siły, co do poruszenia jakimś innym przymiotem. Piksel wystarczy lekciutko palcem go popchnąć i on może upaść. Nie jest to tak silne, jak wymaga minimalnej ilości energii. Nie wiem, może tak to tłumaczę. Piksel przewrócił się na komendę. To jest niesamowite. Drugi raz przewrócił się wcześniej niż za pierwszym razem, a trzecim razem po komendzie. Sprawdzę fluxa, no położę fluxa koło tam, gdzie piksel leży. Niech on leży na razie. Niech on leży, bo nie chcę tego ducha w jakiś sposób... Nie wiem, czy to się mu w ogóle podoba. Zacznijmy od tego. Może tak, nie chcę go za bardzo poirytować. Sprawdźmy to, bo to mnie ciekawi. Na razie tylko możesz mi na tym urządzeniu odpowiadać na tak i na nie. Widzisz? Zielona lampka to odpowiedź na tak. Czerwona lampka to odpowiedź na nie. Widzisz? To bardzo proste. Jak będzie niebieskie światło, zadaję wtedy pytanie. Możemy wejść w rozmowę. Dobrze. Czy to ty? Potwierdź, że tu jesteś, zapalając zieloną lampkę. Czy to ty przewróciłeś ten przedmiot? Tak? Ta strona. Odpowiedź tak. Druga strona. Odpowiedź nie. Wpłyń na tą wiązkę. I odpowiedz mi.
potwierdź, że jesteś. Zapal zieloną lampkę. Muszę mieć na fluksie to. Muszę to mieć na fluksie. Dobrze, potwierdziłeś swoją obecność. Tak, potraktowałem tą zieloną lampkę. Możesz mi widzisz, potrafisz na to odpowiadać. Super. Odpowiesz mi, czy to ty przewróciłeś ten robot? Tak czy nie? Bardzo proste. Zielona to tak, którą wcześniej zapaliłeś. Czerwona to przeciwna strona tej piramidki. Czy to ty przewróciłeś ten robot? Pokazałeś, że potrafisz wpłynąć na to urządzenie. Proszę, odpowiedz. Konkretnie. Jak najszybciej, proszę. Wiem, że pytałem się o robota wcześniej, ale też o potwierdzenie, więc mamy tak. Okej. Mamy cholerną odpowiedź na tak, że coś przewróciło robota. Flux to kurwa odpowiedział na to. Flux, ok? Mamy inne urządzenie, potwierdza, że ciągnę sesję tą dalej z Fluxem. Nie chcę odpalać Voxa, GhostTube'a na razie. Dziękuję za odpowiedź. Chcę wiedzieć, czy jest kobietą, czy mężczyzną. Jesteś kobietą? Tak czy nie? Bo nie wiem, czy rozmawiam z mężczyzną, czy kobietą. Czy jesteś kobietą? Tak? Czy nie? Czyli mam rozumieć, że jesteś mężczyzną. Jesteś człowiekiem? Tak? Mężczyzną? Tak czy nie? Zielone na tak, czerwone na nie. Jesteś mężczyzną, rozumiem. Tak? Czy nie? Bo nie jesteś kobietą, to wiem. Dlaczego pytam, czy jesteś mężczyzną? Po prostu chcę wiedzieć, czy jesteś... Tak. Jesteś mężczyzną. Dobrze. Czy podąża za mną? To muszę zapytać.
czy jesteś istotą, która za mną podąża? Tak czy nie? Czy po prostu nawiedzasz tylko ten pokój? To chcę wiedzieć. Czy po prostu znasz mnie długo, o? Tak czy nie? Czy podążasz za mną, znasz mnie już jakiś czas i postanowiłeś wejść ze mną w kontakt? Tak, zielone, czerwone nie. Pierwszy raz rozmawiamy, pierwszy raz nawiązujesz komunikację w tym miejscu z kimś. To chciałbym wiedzieć. Z góry dziękuję za odpowiedź. Czy po prostu podążę za mną, czy... Widzę tylko ten pokój. Możesz mi odpowiedzieć, proszę, czy podążasz za mną? Tak, zielone, czerwone, nie. No już znasz ten schemat. Jest bardzo niebezpieczne. Już czuję jakiś palący tutaj ból. Tutaj koło szyi. Nie mam pojęcia. No to najważniejsze pytanie. Proszę, odpowiedz mi. Czy znasz mnie po prostu? Tak czy nie? Proste pytanie. O to mi chodzi. Mężczyzno, jeżeli jesteś tutaj jeszcze, to ostatnia próba rozmowy. Bardzo ci dziękuję za ten wiarygodny, potężny kontakt. To na pewno dużo energii zużyło. Zadałem wcześniej pytanie odnośnie tego, czy mnie znasz. Może przez to mi odpowiesz. Co trzymam w ręce? Czy znasz mnie? Nie zrozumiałem. Nie rozumiem. Ale potem będę mógł odtworzyć to, bo nagrywam to. Jak powiedziałeś już to, to ja to potem sobie przeanalizuję. Wybacz, jeżeli ja w czasie tutaj, teraz tego nie zrozumiem. Włącz robota? Coś takiego, ale mogę się mylić. Jest was kilku? Halo, mężczyzno. Gdzie jesteś? Oh.
Halo? Mężczyzno, jesteś? Halo? Mężczyzno, widzę, że znów próbujesz zwrócić moją uwagę poprzez zapalanie fluxa, piramidki. Słyszę cię. Pytałeś halo, próbowałem zdjęcia zrobić i ciebie znaleźć. Wyszedłeś pewnie na chwilę, tutaj zapalałeś zieloną, czerwoną lampkę, ja to widziałem, dziękuję tobie. A ponowię to pytanie, czy znasz mnie? Czy podążasz za mną? Możesz mi odpowiedzieć teraz? Wow, wow, coś się z kadwójką tam dzieje. Coś się z kadwójką tam dzieje. Jesteś koło łóżka? Duch się tu kręci. Czy mogę już zakończyć tą rozmowę? Tak czy nie? Nawet mi sprzęt już nie będę mógł tego dokumentować. Bardzo bym chciał tobie podziękować za tą rozmowę, za ten kontakt. Bardzo, bardzo konkretny i nie spodziewałem się czegoś takiego. Pokazałeś, jak silnie potrafisz oddziaływać na rzeczywistość. Myślę, że w tamtym wymiarze możesz sporo dokonać. Dlaczego wciąż tu jesteś, to pozostaje to zagadką. Może po tamtej stronie jestem też dla ciebie duchem. Jesteśmy obaj dla siebie duchami. Być może tak jest. Możemy już zakończyć to? Proszę, zapalisz zieloną lampkę na znak zakończenia tego kontaktu. Proszę. Myślę, że każdy z nas odpoczynku potrzebuje. Też pewnie straciłeś dużo energii. Kochani widzowie, ja jeszcze czekam na odpowiedź. Co ja mogę wam dużo powiedzieć? Ten kontakt przejdzie na pewno do znów historii kanału. No, wszystko wiecie, co się działo na bieżąco. Interpretację Voxa dostaniecie jakby podczas montażu. Tam dużo rzeczy nie zrozumiałem, ale padło pewno halo. Kilka rzeczy dało się usłyszeć mężczyznę. Vox, Flux, robot się przewrócił, były skoki na K2, gdzieś w okolicy tam właśnie, gdzie ten duch się kręci. No prawie wszystkie urządzenia pokazały coś, no wszystko idealnie zostało skonfigurowane. Z początku jakby nie miałem dużych nadziei na kontakt, a nagle ten kontakt się pojawił. Dzięki Pixelowi, dzięki robotowi. Ten robot bardzo potrafi zwrócić uwagę. Nie mam pewności, czy to on aż tutaj tak naprawdę
zapoczątkował ten głęboki kontakt, ale no to było coś naprawdę, co jest mind blowing. Kochani, napiszcie komentarz, co sądzicie o tym materiale. Będzie mile widziany, jeżeli materiał oczywiście podobał się wam. Mile będzie widziana łapeczka w górę, bo ten kontakt po prostu był dla mnie niesamowity i cieszę się, że mogłem się z wami tym podzielić. No i zapalił czerwoną lampkę, czyli mam nie kończyć. No to jest właśnie to, że nie. No i to tutaj nie wiem, jak to się to potoczy, ale muszę to zakończyć, tak? No muszę to zakończyć. No nie mogę tutaj. Chociaż wcześniej dawał odpowiedzi prędzej, więc to nie wiem, dlaczego nie odpowiedział. Że nie chce kończyć. No on nie chce, no ale ja też nie mam, nie wiadomo ile czasu, już jest późno w nocy. No, ktoś tu, to trzeba będzie dojść do jakiegoś porozumienia, kochani. Dobra, z mojej strony, kochani, to wszystko. Także udostępniajcie ten materiał, bo to musi, te filmy muszą iść w Polskę, gdzie muszą zobaczyć, że życie po śmierci istnieje. Nasze filmy są przykładem tego typu właśnie dowodu, że życie po śmierci istnieje. Dziękuję.